Hej, cześć, witam serdecznie. Ja jestem Arkadiusz, wracamy do Pillars of Eternity. W poprzednim odcineczku troszeczkę żeśmy sobie pogaworzyli z naszą drużyną. W tym odcineczku powykonujemy troszeczkę zadań i zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie. Wstępnie postanowiłem się udać do tego teatru, w którym wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, może znajdować się osoba odpowiedzialna za porwania osób. Trzech właściwie, które to oczywiście nie odnalazły się do tej pory, niestety. Nie wiadomo, co się z nimi stało, ale wszystkie ślady, które uzyskaliśmy, prowadzą... Dobra, drużyna jest ok. Prowadzą do miedzianych alej. I tutaj prawdopodobnie powinniśmy odnaleźć rozwiązanie tej zagadki. Smutnej zresztą dosyć. To takie zaginięcia nie są za ciekawe. Nie wiadomo, co się z tymi ludźmi stało tak naprawdę. Czy nie tylko ludźmi, z tymi postaciami wszystkimi. O ile będzie tutaj oczywiście ta piękna niewiasta, o której była mowa w, nazwijmy to, przesłuchaniach. Jest noc, ok. Tu oczywiście cały czas informacje na temat Itumaka i kota, który razem z nami podróżuje. Dobra. I tutaj ktoś powinien być. No właśnie, mamy tutaj tą całą Lumdalę i z nią mamy porozmawiać. Hello. Naprawdę powinnam wykorzystać ten czas na wejście w rolę, stwierdza Lumdala. No właśnie, i teraz tak. Oli mówił, że jego znajomy, Lendry, po raz ostatni widziany był w twoim towarzystwie. Lumdala wybucha śmiechem. Ten pijak z daru Ondry? Pochlebia sobie, jeśli chodzi o względy pięknych kobiet. Bladolica zbrojna mogłaby wkroczyć do tego baru, a on stwierdziłby, że przyszła tylko po to, by usiąść mu na kolanach i słuchać jego sprośnych opowiastek. Pewnie z chęcią wysłuchałaby kilku sprośnych opowiastek. Stwierdza Kana, babranie się w śmierci musi być nużące. No dobra, wierzę jego słowom bardziej niż twoim, możemy stwierdzić. No i tutaj podejdziemy do tego faktu, że tak powiem na sucho i po prostu powiedzmy, ja tylko analizuję fakty. A fakty są takie, rozpoczyna Lumdala, że jedno z nas śmierdzi tanim piwskiem i desperacją, podczas gdy drugie ma przed sobą długą i znamienitą karierę. Pochyla ku tobie głowę. Zastanów się, które z nas jest wiarygodniejszym źródłem informacji? Dobrze, szukam Kendala. Podobnież dołączył do waszej trupy. Zero doświadczenia, fatalny aktor. Kojarzysz? Lumdala mruży swoje osrebrzone oczy. Nie wiem, kim jest twój Kendal, ani z jakiego powodu szkalujesz nasz talent. Jednak mogę cię zapewnić, że stosujemy metody, które nawet niedoświadczonym aktorom umożliwią satysfakcjonujący występ. Czyli to również nam specjalnie niczego tutaj nie daje. Zastanawiam się, czy kobieta imieniem Cora należała do twojej trupy. Nie przypominam sobie, stwierdza Lumdala. Nagle wydaje się poświęcać wiele uwagi długości swoich paznokci. To dziwne. Jej siostra powiedziała, że należy ona do Biesiady Gwiazd. Być może, ale dlaczego miałabym coś o tym wiedzieć? Rzecze Lumdala. Moja praca wymaga wielkiego skupienia i uwagi. Zirytowana pstryka paznokciami. Nie mam czasu zajmować się pierwszą naiwną, która trafia do nas na tydzień. Z pewnością możesz o to zapytać kogoś innego. Ja jestem jedynie skromną aktorką. Oczywiście jedyne ze stwierdzeń, jakie nam przychodzi do głowy, tutaj oczywiście mamy je wymienione, jesteś powiązana z trzema ostatnimi zaginięciami i wypierasz się jakiejkolwiek wiedzy na ten temat? A jakich jeszcze wyznań spodziewasz się ode mnie w tej kwestii? Wzdycha Lumdala i spogląda ku niebu. Wybacz proszę, ale mam występ. Staje przy tobie młodzieniec i patrząc na aktorów mówi zaniżonym głosem. Spotkaj się ze mną w domu Lumdali. Wiem, co tu się dzieje. Klaszcze i pogwizduje na aktorów. Świetnie, doprawdy świetnie. Okej, czyli zaktualizował nam się dziennik. Mamy tutaj Kadala.
Ci aktorzy tutaj cały czas coś sobie tworzą. Dom Lumtali jest gdzieś tutaj. No właśnie. Idźmy do tego domu w takim razie. Zobaczymy, co ten pacjent ma ciekawego do powiedzenia. Myślę, że tutaj, kurczę, będzie coś powiązane z jakimiś, kurczę, walkami. Może na pieniążki? Oni tak sobie ginęli? Nie, to nie ten klimat chyba bardziej. No zobaczymy, tutaj najwątpliwie chyba nikt z tej trójki raczej nie przeżył. Chyba. Dobra, mamy tutaj tego kadala. Pojawia się przed tobą młody człowiek, drżący z podekscytowania. To ty! Widziałem cię z Lumdalą koło amfiteatru. Słuchaj, nie wiem jakie masz z nią interesy, ale ja się wypisuję z tego bajzlu. Przyszedłem tylko po rzeczy. Pozwól mi odejść, dobra? Spokojnie, pomału. Weź głęboki oddech, kadalu, i uspokój się. Powiedz mi, co tu się dzieje? Zobaczymy, co da się zrobić. Kadal kiwa głową, biorąc głęboki oddech. Dziękuję, ale czas ucieka. Lumdala chce mnie dorwać, a ja muszę się stąd wydostać. Najlepiej poza miasto. Kadal powoli sięga do sakiewki i wyjmuje z niej niewielki kluczyk. Otworzysz nim drzwi za sobą. Jest za nimi przejście prowadzące w dół do teatru. Wzdryga się. Będzie prościej, jeśli zobaczysz to na własne oczy. Kadal oblizuje usta. Skoro ci pomogłem, musisz mi obiecać, że nie zdradzisz nikomu, że brałem w tym udział. Pierwszy raz w życiu spotkałem aktora, który nie pragnie sławy ani rozgłosu, stwierdza Eder. Okej, możemy tutaj zrobić kilka opcji. Możemy po prostu powiedzieć gościowi, by sobie poszedł. Możemy stwierdzić, że oczywiście nie wspomnimy o nim. Zależy mi wyłącznie na tym, by zapobiec kolejnemu zniknięciu. To, co robiłeś wcześniej, nie ma dla mnie znaczenia. Okej, czyli to taka jest pośrednia, że tak powiem, odpowiedź. Nikogo tutaj nie będziemy oskarżać. Po prostu pchniemy się dalej w tym dziwnym zadaniu. Możemy skłamać, iż nie wspomnę o tobie. Nie mogę tego zrobić, nie ma mowy, brałeś w tym udział i będziesz musiał ponieść konsekwencje. Czyli tutaj już stanowczo idziemy w stronę ukarania tego klienta. No dobra, po prostu skłamiemy, iż nie wspomnimy o tobie. Zobaczmy, co z tego wyniknie. Dziękuję i powodzenia, rzecze kadal, nie patrząc ci w oczy. Po czym oddala się. No dobra, w takim razie zobaczmy sobie, co czeka nas. Tutaj wszystko, pamiętam, wyreperowałem. Jaką mają dyskretną, kurczę, skrydeczkę. No jakieś, kurczę, łachy. Zabieramy wszystko, oczywiście przehandlujemy to. Co mamy ciekawego tutaj? Może jakieś ukryte rzeczy? Nie bardzo. Pośród blaszanych hełmów i napierśników znajduje się para sztyletów. Wydają się być ostre jak brzytwa. Nie na rekwizyty właściwie. Dobra. Normalny trybik. No i zejdźmy sobie do tego, kurczę, teatru, o którym wspominał Kadal. Czerwone wypełnione... Wypełnienie portretu postaci oznacza utratę wytrzymałości. Oby nas to jak najczęściej nie spotykało właściwie w ogóle. Chociaż niewątpliwie nie da się tego uniknąć. No i proszę, mamy tu jakąś duszę. Zróbmy sobie zapisik delikatny, taki cichy. Mamy tutaj coś jeszcze? Mamy tutaj jakąś skrzynię. Przyjrzyjmy się. Skrzynię, jakiś zwój. Kurczę, widzę, że tutaj ma miejsce. Okej. Tutaj coś otworzyliśmy, jakieś przejście. To dobrze. Mamy tutaj apaszkę. Przyjrzyjmy się jej. Prosta, jedwabna apaszka leży zmięta na brudnych płytkach. Esencja emanuje z niej jak fala gorąca. A im bliżej podchodzisz, tym silniej odczuwasz dezorientującą mieszankę radości, zaskoczenia i bólu. Oczywiście podnosimy tą apaszkę. Trzymając apaszkę, koncentrujesz na niej uwagę, a cały świat wokół ciebie uległa przemianie. Coś w tobie także się zmienia. Delikatna tkanina wciąż jest w twoich rękach. Jednak ty znajdujesz się teraz w małym, ale przytulnym domku, a znad apaszki spogląda na ciebie Lora i pyta, czy ci się podoba.
Uśmiecha się, ponieważ odpowiedź na to pytanie wypisana jest na twojej twarzy. To było 4 lata temu, ale ty wciąż zakładasz te opaski w dni takie jak ten. W końcu miałaś ją na sobie, gdy po raz pierwszy spotkałaś tę aktorkę o posrebrzonych oczach. Więc kto wie, być może i dziś przyniesie ci szczęście. Układa się miękko wokół twojej szyi, ciepła i dodająca otuchy. Jesteś już w połowie trzeciego aktu i czujesz na sobie uważne i godne, głodne oczy widzów. Z początku, gdy ta kobieta sprowadziła cię tu na dół, zastanawiało cię, na jakiego rodzaju występ właściwie się decydujesz. Ale wszystko poszło lepiej, niż mogłaś sobie zamierzyć. Jesteś już przy końcu monologu, gdy apaszka zaciska się wokół twojej szyi. Niemal wydusza z ciebie ostatnią linijkę tekstu, co wprawia cię w skrępowanie, bo przecież debiut aż do tej pory szedł ci dobrze. Jednak gdy próbujesz ściągnąć apaszkę, ona tylko mocniej zaciska się na szyi. Zdezorientowana patrzysz na widownię, oczekując, że ktoś ruszy ci na ratunek. Wtedy właśnie dostrzegasz ich oczy. Wygłodniałe i uważne. Zaczynasz pojmować. Scena pogrąża się w ciemności. Apaszka wypada z twojej dłoni i sfruwa na ziemię. Jednak dusza Kory ociąga się. Chce poznać odpowiedź, ale jednocześnie pragnie schronić się w znanym sobie przedmiocie. Czyli generalnie apaszka ją udusiła. He, jakaś magia tajemnicza. Dobrze, mamy oczywiście opcji do wyboru kilka. To, co ci się przytrafiło, to tragedia i niesprawiedliwość. Jedna z opcji. Żyłaś krótko, ale szczęśliwie. Spełniłaś się przed śmiercią, co dane jest tylko nielicznym. To druga z odpowiedzi. Przywiązanie do pustego wspomnienia przyniesie ci jedynie ból. Musisz znaleźć sposób na to, by ruszyć dalej. To jest trzecia z opcji. No nie wiem, czy do ducha, jak tak się mówi, to cokolwiek to zmieni w jego życiu, tudzież nie życiu już. Miałaś miłość swojej siostry i odwagę, by podążać za marzeniami. Znajdź w tym dla siebie pociechę w drodze do kolejnego życia. No to też takie pocieszenie bardziej. Dlaczego oczekiwałaś? Nawet twoja siostra wiedziała, że koszmarna z siebie aktorka. Byłaś naiwna. Powiedzmy o tej miłości siostry i odwagę, by podążać za marzeniami. Znajdź w tym dla siebie pociechę w drodze do kolejnego życia i pewnie wróci do cyklu. Zobaczymy. Dusza promieniuje ciepłem, po czym wnika w apaszkę. No i dobra, tutaj prawdopodobnie rozpocznie się za chwilę krótka bitewka. Mamy tutaj kilku zawodników z Lumdalą na czele. Lumdala wyłania się z cienia, a jej osrebrzone oczy połyskują w ciemnościach. No no, któż to, jeśli nie nasz przyjaciel z grupy dunryckiej? Czego chcesz tak naprawdę? Chociaż czy tak naprawdę mnie to interesuje? Nie. Jesteś potworem. Jak mogłaś to wszystko uczynić? Zapytajmy Lumdali. Lumdala czyni lekceważący gest wypielęgnowaną dłonią. Dość swobodnie. Moi klienci doceniają prawdziwą sztukę i dobrze za nią płacą. Ci aktorzy z kolei... Wzrusza ramionami. Byli nikim. Uśmiercając ich, nadałam im znaczenia. Czy to nieznamienne, że władze nigdy nie zdały sobie nawet trudu, aby ich odszukać? Zachowajmy milczenie. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Lumdala patrzy na ciebie z uznaniem. Cóż za charyzma. Byłbyś z ciebie dobry aktor. Być może moglibyśmy jeszcze wspólnie pracować. Po czym robi krótką przerwę, oczekując twojej reakcji. Oboje chcemy wyjść z tego cało. Zaczyna Lumdala. Niewątpliwie jednak potrzebujemy kozła ofiarnego. Tak się akurat składa, że znam kogoś, kto świetnie nada się do tej roli. Wystawiam te przedstawienia dla pewnych bogatych klientów. Szczególnie jeden z nich stanowiłby cenny nabytek. Zgodzisz się na rozejm, a dam ci jego imię? Właściwie wyjaśnij mi, dlaczego miałbym to dla ciebie uczynić. Nie bądź naiwny, masz zasady. Chcesz pomóc za to buntu, czyż nie? Ocalić mieszkańców przed tymi, którzy by na nich żerowali. Pomyśl o tym w ten sposób. Ja tylko zaspokajam popyt. Oferuję ci z kolei osobnika, którego pieniądze i powiązania umożliwiłyby mi wystawienie tych przedstawień.
No dobra, powiedz mi coś na ten temat. Doskonale. Ten mężczyzna to Lord Gaderman. Odszukaj go osobiście w paprotnym brzegu, albo zgłoś go władzom. Dla mnie to bez znaczenia. A teraz pora zejść ze sceny. No i właśnie, i teraz pytanie, czy będziemy chcieli ją tutaj przerobić na cokolwiek, co nie będzie już, że tak powiem, nią. Mam tu na myśli oczywiście atak, ewentualnie po prostu ją puścić. A puśćmy ją, zobaczymy, co z tego wyniknie. Ciekaw jestem, kurczę, tak naprawdę. Pamiętam, że chyba ostatnim razem ja ich tutaj zaciukałem. Jakieś przedmioty ciekawe? Nie. Interesuje mnie tak naprawdę dziennik. I teraz tak. Wróć do Kurena. Dobrze, udamy się do tego. Paprotny brzeg, dom Hadretów. Okej. Okay. Idźmy tam w takim razie. Oczywiście tu jest wyjście. Chociaż tak naprawdę mogliśmy tamtędy wyjść, którędy weszliśmy, ale po co? Zróbmy sobie taką wycieczkę. Dom Hadretów, czy to nie jest czasami, kurczę, Lady Web? Gdzieś w tych okolicach. Albo to nawet chyba ten sam dom. Dobra. Idźmy sobie w stronę tutaj, powiedzmy. Chociaż tutaj będzie chyba lepiej, szybciej przede wszystkim. Oczywiście paprotny brzeg nas interesuje cały czas. Akurat tędy się tutaj dostaniemy. Nic się chwilowo nie wybudowało, także na spokojnie. Cały czas kontroluję sytuację w Kaednua. Przy okazji może rozwiążemy sobie jeszcze zadanie z tym medalionem. Tak, można by to było zrobić. No tak, Tom Hadretów, oczywiście, Lady Web. Tutaj niewątpliwie chyba nie będzie zadowolona za bardzo z tego, ale no zobaczmy, co z tego wyniknie, jak to się wszystko dalej potoczy. Jest tu jakiś pacjent, który tak naprawdę, kurczę, płaci za te występy, przy których umierają ci aktorzy tak naprawdę grubą kasę. Agent Kuren. Hail, traveler. Masz dla mnie jakieś nowiny? Ale zaraz. Tak naprawdę. Odkryłem, że zaginione osoby zostały zamordowane przez Lumdale. Okej. Lumdala opowiedziała mi o swoim najhojniejszym mecedasie, szlachcicu z paprotnego brzegu, niejakim lordzie Gadermanie. Gdzie on jest tak naprawdę, ten lord Gaderman? No właśnie. To jest dobre pytanie. Czy on tutaj tak naprawdę funkcjonuje? Czy on funkcjonuje na przykład w jakiejś karczmie? No tutaj raczej go nie spotkamy tak naprawdę. Sami agenci. Chciałbym się z tym gościem osobiście spotkać. To mogłoby mi, kurczę, troszeczkę podbudować sakieweczkę niewątpliwie. Ewentualnie jakiś ciekawy itemik czy coś. Gdzie on się tu może kryć, kurczę? Lecznica dusz raczej niekoniecznie. Myślę, że prawdopodobnie siedzi sobie w tej karczmie, kurczę, no bo innego miejsca tutaj nie stwierdzam. Jeżeli nie uda się go się odnaleźć, no to po prostu powiemy. Lord Gaderman, no właśnie, tak jak czułem. Zapytajmy. Wniknijmy w szczegóły. Szaty lorda Gadermana mają prosty, skromny krój. W przeciwieństwie do otaczającej go szlachty nosi tylko jeden złoty pierścień, patrzy na ciebie z życzliwym i przyjaznym wyrazem twarzy. Zatem to ty jesteś tym przybyszem, który narobił tyle szumu w Zatoce Buntu. Miło cię poznać. Kim jesteś? Jestem szlachcicem z paprotnego brzegu, ale proszę, nie osądzaj mnie zbyt surowo. Śmieję się. Moi przodkowie byli wybitnymi kupcami zapanowania Duke'a Hadreta. Mam zaszczyt przewodniczyć filantropijnym projektom obecnej administracji. Spędzam tutaj dużo czasu, usiłując przekonać moich współpracowników do dobroczynnej pracy, ale wielu z nich zagląda do daru Ondry jedynie po to, żeby odwiedzić Xanthus. Dobra, poruszmy od razu ten temat, nie ma co się z gościem pieścić.
Wiemy o twoich powiązaniach z Biesiadą Gwiazd. Wiesz co? Na jego gładkim czole pojawiają się kropelki potu. Na bogów, wiem, że to brzmi makabrycznie, ale proszę, wysłuchaj mnie. Zachowaj sobie te opowiastki dla grupy dunryckiej, oddaję cię w ich ręce. Możemy tak zrobić oczywiście, jednak posłuchajmy, co ma do powiedzenia. Lord Gaderman robi przerwę. Gdy odzywa się ponownie, jego głos brzmi sucho i chrapliwie. To choroba. Zaczyna Lord. Jakieś zło skaziło moją duszę. Próbowałem wszystkiego, ale tylko oglądanie występów Lumdali uspokaja mnie tak, jak nigdy nie będą potrafili w lecznicy. Jego spojrzenie jest odległe, nieruchome. W oglądaniu ostatnich chwil życia umierającej istoty jest coś niezwykłego. Ten moment, w którym dusza ulatuje do następnego żywota. Za młodu chodziłem z ojcem na polowania i bez emocji patrzyłem, jak jeleń pada od jego strzał. Ale teraz twarz ściąga mu gorycz. Bogowie w swej niezmierzonej mądrości takim mnie uczynili. Radzę sobie z moją przypadłością najlepiej jak umiem, a w międzyczasie pomagam potrzebującym. Robię co mogę, aby spłacić dług mojej duszy. Nie oczekuję, że darujesz mi, ale proszę, nie oddawaj mnie w ręce grupy. Wierzę, że pewnego dnia, jeśli poświęcę się pracy w imię wyższego dobra, bogowie zdejmą ze mnie ten ciężar. Bowiem, chociaż zraniłem wiele osób, pomogłem innym po stokroć. No właśnie, i teraz oczywiście możemy zrobić co? Możemy zrobić to, co mogliśmy zrobić na początku, czyli po prostu oddać go grupie. Możemy po prostu pozwolić mu odejść. Nie widzę w tym żadnego interesu dla siebie, tak? Czyli tutaj teoretycznie możemy spróbować od niego coś, że tak powiem, wyłuskać jakieś pieniążki, przedmiocik, a może cokolwiek. Na pewno ma kasę, bo jest szlachcicem i pomaga innym, czyli niewątpliwie musi na to mieć środki. Możemy po prostu powiedzieć, co innego mogę zrobić. Ktoś musi za to zapłacić. Tak też powiedzmy. Tak wiem, rzecze Lord Gaderman. Po czym wzdycha i wyciąga ze swojej kieszeni pierścień. To sygnet rodu Raymontów, zrobiony specjalnie dla Linette. Dorób do tego odpowiednie oskarżenie, a ludzie z łatwością ci uwierzą. Czyli tutaj jest tak naprawdę wielka jakaś, kurczę, pętla wielkich spisków, powiedzmy sobie. Lumdala sobie odeszła, teraz ten chce przerzucić na kogoś innego. Ciekaw jestem, co z tamtą będzie. Ona w ogóle może być tak naprawdę z absolutnie niewinną osobą. Po co tak naprawdę wrabiać Linette Raymond? Z dziewczyną źle się dzieje. Nikogo by to nie zaskoczyło, nawet mnie. To do niej podobne. Spogląda na pierścień leżący w jego dłoni. Nie jest to szczytna prośba, ale ona nigdy się nie odnajdzie w normalnym społeczeństwie. Być może dzięki temu uda się nawet wydostać ją z domu ojca i umieścić pod specjalną opieką, jakiej potrzebuje. No nie, tego nie zrobimy, nie będziemy tak daleko zataczać kręgów. Tak naprawdę nie ma sensu. Rób co uważasz za słuszne, ale nie pozwolę mieszać imienia mojej rodziny z błotem. Zanim zdąży zareagować, Goderman otwiera oczko wielkiego grawerowanego pierścienia, odchyla głowę i wrzuca jego zawartość do ust. Zaraz po zażyciu jego ciało przeszywa spazm. Łapie się za gardło, a jego usta otwierają się w cichej agonii. W przeciągu kilku sekund jest martwy. Okej, okay, czyli tutaj tak naprawdę chyba kończy się to zadanie. Teraz możemy tylko je oddać Kurenowi. To będzie chyba tyle. Lord Gaderman nie żyje. Finansowane przez niego morderczych spektakli w katakumbach zostało zakończone. No można było coś od niego wyciągnąć tak naprawdę, ale kto się spodziewał, że tak to się skończy? No cóż. Krąg został przerwany. Zobaczymy jeszcze, jak na to wszystko zareaguje Kuren. Najważniejsze, mi się wydaje, że zakończyły się te, kurcze, makabryczne spektakle i przedstawienia. Gods keep you. Okej, masz dla mnie jakieś nowiny? Zapytuje Kuren. Oczywiście, odnalazłem zaginione osoby. Tak, od czasu naszej ostatniej rozmowy zajrzałeś w każdy kąt Zatoki Buntu. Jego bystre oczy przyglądają ci się. Co udało ci się znaleźć? Wszyscy zostali zamordowani. Zabijała ich kobieta imieniem Lumbdala. To miało być część jej przedstawienia. To pierwsza z opcji.
Niektórzy bogaci bywalcy teatrów płacą ostatnio za oglądanie przedstawień, podczas których morduje się aktorów. Jednym z głównych członków tej grupy jest Lord Gaderman, druga z opcji. Całkiem sporo kobieta o imieniu Lumdala organizuje przedstawienia, podczas których morduje się aktorów. Lord Gaderman jest jednym z jej bardziej znaczących klientów. Czyli tutaj możemy powiedzieć albo tylko i wyłącznie o Lumdali, ewentualnie możemy powiedzieć tylko i wyłącznie o Lordzie Gadermanie, który swoją drogą jest martwy, ewentualnie możemy powiedzieć i o Lumdali, która żyje, i o Lordzie Gadermanie, który jest martwy. Dobra, zamknijmy to i powiedzmy po prostu tylko o Lordzie Gadermanie w opcji drugiej, czyli niektórzy bogaci bywalcy teatrów płacą ostatnio za oglądanie przedstawień, podczas których morduje się aktorów. Kuren syczy z wrażenia, grubsza sprawa, wiedziałem. Zaraz wyślę za nim moich ludzi. No dobrze, powiedzmy, że po prostu na to już jest za późno, on nie żyje. Kuren marszczy brwi. Wielka szkoda. Bez wątpienia mógł nas nieco oświecić swoimi licznymi, intrygującymi powiązaniami. Jesteś zaradnym detektywem, a twój spryt pomógł w rozwiązaniu bardzo kłopotliwej sprawy. Jestem pewien, że ocaliłeś wiele istnień. Warto było przerwać to pasmo ohydnych morderstw. Tak też zróbmy. A, no właśnie, co do mojej zapłaty? Oczywiście. Z całą pewnością zaoszczędziłeś nam całej masy roboty. Proszę, weź to. Oczywiście dzięki stanowczości możemy tutaj troszeczkę podbić tą stawkę i powiedzieć, że odnalezienie tych osób nie było takie proste. Moja pomoc na pewno jest dla ciebie warta o wiele więcej. Powiedzmy to. Otrzymałem pozwolenie, aby dać ci trochę więcej. Kuren drapie się za uchem. Bez twojej pomocy ta sprawa pozostałaby nierozwiązana przez bardzo długi czas, kwituje. 4000 sztuk złota oczywiście przyda się. No i misja została ukończona. Z nim więcej raczej nie możemy porozmawiać. Dobra. Gwizdy w Szczcinie została dodana do listy zadań warowni. Przygoda wygasa za 3 dni. Co to znaczy? Rzućmy na to okiem. Przypiszmy sobie 25 punktów doświadczenia. Różka z czerwonej trzciny. 500 tysiąc sztuk miedzi w skarbach. Przeciętny przedmiot. Wygasa za 2 dni. Dobra, niech będzie to Alot. 9000 goldów. Także naprawdę mamy sporo kasy. Teraz tak. Rzućmy sobie okiem. Na, z dala od domu, porozmawiaj z Serel w Złotym Maście w Darze Ondry. Ona tam chciała chyba 1000 sztuk pandów. Tak, mama powiedziała, aha, to noc z nią kosztuje 1000 sztuk. Polećmy sobie jeszcze do Daru Ondry. Zobaczymy, kurczę, ten wisiorek, czy uda się go jeszcze tutaj w jakiś sposób ogarnąć? Znaczy, po prostu spróbuję go od niej wykupić, bo ona nie chciała ze mną w żaden sposób dyskutować. Ale myślę, że jeżeli uda się od niej go odkupić, wtedy to zadanie również byśmy zaliczyli. Coraz mniej ich zostanie. Trzeba będzie pomyśleć, kurczę, nad wycieczką z Paleginą do miejsca, w którym ma tam wykonać swoje czynności, czyli nawiązanie kontaktów z jakąś animantką bodajże. Handlowych naturalnie. A tutaj kurczę troszeczkę chyba chaos zaistniał. Delikatna mgiełka się zrobiła. Dobra, gdzie jest ten cały słony maszt? Tutaj. Goldów mamy całą masę tak naprawdę, także nie będziemy się przejmować, na niczym oszczędzać. Pamiętamy z poprzedniego odcinka, nawet pozwoliłem sobie wykupić niewolników od kajdaniarza, czyli handlarza niewolnikami, który miał delikatny problem. Rozwiązałem go w sposób bardzo pokojowy. Znowu ty czego chcesz? Zapytuje Maea. No dobra, na razie żegnam. Pójdziemy sobie na górę. Najlepsze w tym wszystkim jest to, kurczę, że nie jestem w stanie dostać się do pokoju tych dżentelmenów, którzy handlują całkiem ciekawą bronią. Ten pokój jest cały czas zamknięty. Nie posiadam odpowiedniego... No właśnie. Nie udało się. Jeśli chcesz wejść, musisz pokazać mi dowód swojego członkostwa. To za chwilę. Gdzie jest ta cała, kurczę,
Co jest? Nie ma jej? A, tutaj jest. Dobra, jest Serel. Greetings. Porozmawiajmy o medalionie, Serel. Kupię go od ciebie oczywiście. 6000 sztuk miedzi, kurczę. Jest wart 6000. Dobra, ja go odkupię. Niech będzie. Serel wpatruje się w worek pieniędzy we własnej dłoni. Przez chwilę spogląda na ciebie, a potem sięga za gorset. Podaje ci rzeźbiony, adrowy medalion na sznurku. Po czym obejmuje worek miedziaków. Od jutra mogę mieszkać w paprotnym brzegu. Stwierdza Serel. Serel. Z nadzieją patrzy na medalion w twojej dłoni. Nie będę ci mówiła, co masz robić, ale jeśli naprawdę oddasz medalion Tristownowi, to będę ci wdzięczna. Mam nadzieję, że znajdzie w domu to, czego szuka. Ściąga z palca pierścień z kamieniem księżycowym. Proszę, weź to. Zawsze dawał mi przewagę nad miejscowymi, ale zamykam ten rozdział mojego życia. No dobra, żegnaj w takim razie. Trzymaliśmy od niej jakiś pierścionek, tak naprawdę. Co nam to daje? Stanowczość, tak? Czy ktoś w ogóle tutaj jeszcze... Aha. Wyjaśniło się, proszę. Chyba, że ten pierścień tutaj to otwiera? Niekoniecznie. Nie wiem, czy tutaj od kogoś... Nie można było tego kupić. Dobra, ile? Dobra, niech będzie. Wykorzystam wszystkich tych ludzi, kurczę, tutaj tak naprawdę. He, taki ze mnie hardcore. Dobra, ile? 300. Niech będzie. He, dobra. To taka, kurczę... Bonusówka. Jeszcze ciebie wykorzystam. Gods keep you. Dobra. Nie ma co. Idę. Zwróć tylko, kiedy zbierzesz siły na następną rundę, stwierdziła tutaj ta krasnoludzka kobieta. A moje siły są nieprzerwanie, po prostu nieskończone. Maja, dobra, strażniczka, strażnik. Czy ja w ogóle gadałem? No właśnie, ja nie kojarzę, żebym tutaj rozmawiał z kimś takim jak Linez Dwie Wargi. Opiera się o bar, stukając pomalowanymi na czarno paznokciami o drewno. Co podać? No wnikniemy w temat i zapytajmy, czy ktoś z twoich stałych klientów szuka pracy? Każdy musi jakoś zarabiać, rozejrzyj się, okej? Okay. Czyli to jest po prostu opcja wynajęcia sobie kolejnego z poszukiwacza przygód. Co możesz mi powiedzieć o tym miejscu, Linez Dwie Wargi? Linez unosi brew. Każdy zamorski żeglarz i chłop z okolicy wie o Słonym Maszcie. To najsłynniejszy zamtus w Zatoce Buntu. Wskazuje na Aumałańkę. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, porozmawiaj z Maeą. Chciałbym się czegoś napić. Czy ty masz coś ciekawego? No nie, masz tutaj jakieś, kurczę, barachła, tak naprawdę. Możemy się tak naprawdę przekimać, ale czy chcemy, nie chcemy. Dobra. No nie, spodziewałem się, że ktoś tutaj wtajemniczy mnie w... w sposób, jak dostać się do tych, kurczę, dżentelmenów z bronią, ale jednak nie pamiętam, jak to się odbywało. Czy ja tu... Pamiętam, że musiałem jakiś pierścień chyba znaleźć. Czy czapkę, kurczę. Nie pamiętam. Dobra, gdzie jest ten, kurczę, cały elf, któremu musimy oddać ten poprotny brzeg. Dobra, polećmy sobie jeszcze w tym odcineczku do poprotnego brzegu, oddamy ten medalion. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Ten w ogóle teraz dopiero o tym mówi? He. Mam tu na myśli oczywiście tego gościa, który tam krzyczał, że Lord Readric nie żyje. On nie żyje już, kurczę, od 30 odcinków co najmniej. Ale dobrze wiedzieć, że takie rzeczy docierają do tych części miasta tak szybko. Dobra, dawać mi... Porozmawiajmy z Elską, czy coś... Ja mam nadzieję, że cię wkrótce zobaczę. Dowiedziałeś się czegoś nowego? Możemy skłamać w tym temacie i powiedzieć, że Kendall udał się w podróż do Nowego Heomar, żeby odwiedzić rodzinę. Możemy stwierdzić, że po prostu Kendall nie żyje. No i tak powiedzmy też, niestety. Mamy złe wieści, Elsgo. Kendall nie żyje. Elsga wzdycha. Cóż, rozumiem. Po jej twarzy błyskawicznie przebiegają żal, złość i smutek.
zbyt szybko, aby je odróżnić od siebie. Wiedziałem, że kobieta oznacza kłopoty. Na chwilę wpada w zamyślenie. Okej, zadajmy jej pytanie, czy wszystko w porządku? Elcka ociera łzy i zanosi się spazmatycznym śmiechem. Ha, 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 ha. Och, ach, oczywiście. Tak jak mówiłam, to nie było nic poważnego. To po prostu bardzo smutne, że ktoś tak młody w końcu zwraca się do ciebie. Doceniam to, że przyszedłeś mi o tym powiedzieć. Potrzebuję teraz trochę czasu dla siebie. Okej. Mamy serial. Kurczę, to ja się tutaj teraz szlachcicką zrobiłam, wielką. Dostała trochę kasy tak naprawdę, więc ma do tego prawo. W każdym bądź danym razie wejdźmy sobie do tej karczmy jeszcze. Wejdźmy sobie do tej karczmy jeszcze, oczywiście, powtórzę po raz drugi. Zobaczmy, co z tego wyniknie. Jest tutaj oczywiście elf. Pogadajmy z nim. Welcome. Wystrojony elf przypatruje się tobie i twojemu zawiniątku. Zrobiłeś to? Odzyskałeś medalion od Serel? No, oczywiście. Oddajemy mu medalion i stwierdzamy, że tak. Oczy Tristvana zrobią się tak wielkie i okrągłe, jak trzymany przez niego artefakt. Dałeś mojemu ludowi dar, za którego nigdy nie będziemy się w stanie odwdzięczyć. Zrobię jednak, co w mojej mocy, by ci to wynagrodzić. Wciska ci w ręce sakwę pełną monet. To wszystko, co mam. Proszę, weź to. Tracimy przedmiot. To nie do końca wszystko. Oczywiście, zsuwa pierścienie z palców i zdejmuje wytworną szatę. I tak nigdy do mnie nie pasowały. Weź je z moim błogosławieństwem. No i dobra, misja ukończona z dala od domu. Żeśmy gościa rozebrali jeszcze na koniec tak naprawdę z jego szat. Peleryna wielkich piór, atletyka, zręczność. Spoko. Możemy sobie tutaj porównać to, ale to, czy ktoś tutaj potrzebuje jakąś pelerynę? Wszyscy są w jakiś tam sposób zaopatrzeni tak naprawdę we wszystkie z tych przedmiotów. Dobra. Nonton coś ciekawego powie. Pamiętamy Nontona też. Oszczędziłem go, że tak powiem, z życiem. Zabijałem gościa. Grit, niechaj bogowie nad tobą trzymają, czyli nic nie będą chcieli mówić. Dobra, okej. Okay. Myślę, że na tym odcineczek całkiem sporo udało nam się osiągnąć. Dwa zadania zamknęliśmy. A troszeczkę golda, że tak powiem, straciliśmy, troszeczkę zyskaliśmy. To w ogóle taka, jak to w życiu, z pieniędzmi. So those feathers, that's a blessing of Helia? So they say. Well, that's lucky. Where I'm from, we see a feathered lady, we start worrying maybe her dad got frisky with his hens. I guess you can always trust a farm boy's head to go there first. Okej, okay. Kurczę, tutaj była taka trochę rozmowa na poziomie pomiędzy Ederem a Paleginą. Dobra, ja jestem Arkadiusz, to jest oczywiście Pillars of Eternity. Jeżeli się podobało, zostaw kciuk w górę. Jeżeli chcesz być na bieżąco z tą, jak i z innymi seriami na kanale, oczywiście zasubskrybuj kanał. Liczę również na komentarz, czy tutaj dobrze zrobiłem z tym medalionem, czy źle, czy dobrze zrobiłem z Lumbdalą i z teatrem, w którym działy się makabryczne przedstawienia, czy warto było ją raczej kropnąć, czy może trzeba było tutaj pogadać inaczej z tym lordem, który tu stał. No, liczę na komentarz. Okej, tymczasem wszystkiego dobrego dla ciebie i do zobaczenia wkrótce. Na razie, cześć.